Niedźwiedź tu jest już od jakiegoś 2002 roku, pojawiają się niedźwiedzie. Pierwszy ślad żeśmy odkryli jako z koła łowieckiego na drodze Mszana-Rabaniżna. To było w maju, było dokładnie znać ślady, jak on wyszedł z zaoranego pola na drogę. Po deszczu, a później był okres słoneczny i te ślady były pięknie odbite na poboczu drogi tej numer 28. Później widać było ślady niedźwiedzia w paśmie Lubonia. Jesienią, jak się wracał z Gorców. Później myśliwi go widzieli kilka razy w rejonie Lubonia od strony Skomielnej Białej, od strony rezerwatu w Rabieniżnej. Mieli nawet takie dość emocjonujące spotkania. Jeden z mieszkańców tutaj uwiecznił na zdjęciach czy na filmiku tego niedźwiedzia. Może go pan opisać, co to za gatunek, czym taki osobnik się żywi? To jest niedźwiedź brunatny. Niedźwiedź jest gatunkiem wszystkożernym, także rośliny, jagody, ryby, mięso. No nawet po okresie gawrowania, czyli na przedwiośniu, kiedy on jest bardzo wygłodzony, łapie się padliny, także... No i tą padlinę wyczuwa z bardzo dużej odległości. Literatura pisze tam, że do 3 kilometrów może być. No z tego, co tu było widać po śladach, ten, co ostatnio tu przebywał, no to jest nieduży niedźwiedź. Dwuletni, maksymalnie, nie? Nie dziwi pana fakt, że mamy zimę, trochę dziwną tą zimę, ale niedźwiedź chyba powinien o tej porze roku spać, a ten sobie tutaj wędrował po Beskidzie Wyspowym. No ale tak, jak było tak ciepło, jak było, no to on też, nie wiem, czy on ma według termometru usypia, czy trudno powiedzieć, nie? Także tu były w okresie grudnia były bardzo silne wiatry, powodowało to dużo wywałów w lasach. Myślę, że będzie miał dobre miejsce do gawrowania teraz w takim okresie, jak teraz śnieg spadł i zaczynają być silniejsze mrozy. No właśnie, myśli pan, że on się tutaj zatrzymał na trochę dłużej? Mógł się zatrzymać, nie? Mógł pójść gdzieś w stronę Babiej Góry, w stronę... Bo przeważnie na jesieni te wędrówki jego były od strony Gorców, w stronę Babiej Góry, a wiosną od strony Babiej Góry w rejon Gorców. Nie? Proszę powiedzieć, czy niedźwiedź może w jakiś tam sposób zaatakować się człowieka, czy raczej stroni od takich bliskich spotkań? On jest bardzo, bardzo, bardzo ma wyczulony i słuch, i węch, także spotkanie takie, chyba żeby to było jakieś spotkanie przypadkowe. No ale raczej od razu uchodzi w bok. No, trudno tak dokładnie być autorytetem w tej sprawie, jak się nie spotkało. No właśnie, w pana takiej trochę dłuższej karierze i pracy w lesie udało się panu gdzieś mniej więcej napotkać, oprócz tych śladów, o których pan wspomniał, niedźwiedzia? Nie, tak żebym się spotkał z niedźwiedziem, to tej przyjemności nie miałem, chociaż w jednym okresie szedłem na takie miejsce, gdzie on zbierał poziomki, no to tak patrzyłem w tył, czy mnie nie poklepie, dostaw, że to są moje jagody, nie? I ostatnie pytanie, proszę powiedzieć, co należy zrobić, jeżeli się spotka niedźwiedzia? No, należy jakoś niegłośno dać mu znać, że się jest i raczej nie uciekać, a jeżeli uciekać, ponoć trzeba uciekać w dół, on ma krótsze nogi przednie, także staje na głowie, tak jak zając. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję.